7 sierpnia w Woli Rzeczyckiej zorganizowano imprezę plenerową z okazji 26. turnieju imienia Józefa Kołodzieja oraz 75-lecia powstania LZS-u w Woli Rzeczyckiej. Twórcą tego LZS-u był Józef Kołodziej. Na tą imprezę zaproszono wielu znamienitych gości, działaczy sportowych oraz wszystkich kibiców. Organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla tej młodszej części naszej społeczności. Na maluchów czekała dmuchana zjeżdżalnia i trampolina. Zdjęcia były robione przed imprezą, w trakcie imprezy. Obiekty te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Męska część latorośli zainteresowała się pojazdami terenowymi i tutaj spędzali mnóstwo czasu pod okiem dorosłych, poznając budowę tychże pojazdów i ich funkcjonowanie, a później za zgodą dorosłych zabawą w kierowców tychże pojazdów terenowych. Inna część latorośli bawiła się z kolei w strażaków. Ich głównym celem było trafienie w biały punkt, co sygnalizował sygnał dźwiękowy i świetlny. Tutaj też zainteresowanie było dosyć spore. Oprócz atrakcji takich dla dzieci przygotowane były smakołyki typu popcorn, wata cukrowa, lody i inne słodkości, były też kiełbaski na gorąco, a to wszystko można było przepić jakimś sokiem, lemoniadą lub innym napojem, na przykład dla dorosłych. Ale najważniejszą atrakcją były oczywiście zmagania sportowe. I mecze tutaj trwały kilka godzin. Po meczach piłkarskich odbył się mecz niespodzianka, który był utrzymywany w tajemnicy do samego końca. Okazało się, że był to mecz kobiet przeciwko mężczyznom. I tutaj kobiety wykazały się zawziętością i wygrały ten mecz 7-2. Brawo kobietki. Po meczach organizatorzy przywitali zaproszonych gości, a następnie zostały rozdane medale wszystkim działaczom, dzięki którym LZS funkcjonuje do dzisiejszego dnia. I 75-leciu istnienia klubu LZS Wola Rzeczycka. Witamy gospodarza naszej gminy, wójta, pana Jana Pytkosza. Czemu tak gwizdzą? Witamy prezesa Podkarpackiego Zrzeszenia Ludowych Zespoły Sportowe w Rzeszowie, pana Józefa Krzywonosa. Witamy prezesa Podokręgu Stalowa Wola, pana Kornatowskiego Józefa. Witamy członka zarządu, pana Zielińskiego Marcina. Witamy przewodniczącego komisji licencyjnej, Gosposia Marcina. Chcielibyśmy uhonorować orderami 75-lecia istnienia naszego klubu następujących panów. Prosimy tutaj podejść. Ja wyczytam może, żeby tutaj podeszli. Pan Wiesław Hamot, Tadeusz Wołoszyn, Kasprowicz Jan, Stanisław, przepraszam, pan Tadeusz Drzewi, Jan Śpiewak, Tadeusz Król, Andrzej Lachowski, Edward Stańkowski, Jan Jaskowski i Edward Szwedo. Proszę tutaj tych panów wyczytanych. Brawo! Prosimy o podejście. Dawid Mantycki, Robert Krawiec i Dawid Biały. Brawo! Brawo, Jasio! Uhonorową LZS-u zostają odznaczeni.
Seweryn Jaskowski. Brawo! Pani Justyna Szwedo, Teresa Stańkowska i Maria Hamot. Ja może wytłumaczę, dlaczego te panie. Pani Justyna jest radną, która wspomaga nasz tutaj klub, pomaga nam. Natomiast pani Maria Hamot i pani Teresa Stańkowska za wychowanie synów, których Stańkowski gra 4, Hamotów 3. Czyli jakbyśmy mieli tylko te dwie rodziny, możemy jechać śmiało na mecz, nie będzie walkoveru. Dlatego poproszę te panie tutaj do odznaczenia. LZS-u zostają odznaczeni. Ernest Jaskowski, Jacek Drzewi, Radosław Milowiec i Mariusz Szwedo. Poproszę tutaj o podejście. Radzio! Jedę takio! Dzięki nasze! Szwedów nie ma. Jeszcze raz. Działalności Ludowego Zespołu Sportowego. 75 lat sportowcy z środowiska wiejskiego grają, budują obiekty sportowe na przestrzeni tych 75 lat. Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy na przestrzeni 75 lat pracowali, grali, jak również serdeczne gratulacje dla obecnego zarządu. Życzę wam samych sukcesów sportowych i organizacyjnych. Pozwólcie, że na ręce prezesa przekażę okolicznościowy puchar związany z 75-leciem waszego Ludowego Zespołu Sportowego. Wszystkiego dobrego! Brawo! Brawa, 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 jeszcze raz brawa. Witam wszystkich w imieniu prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pana Mieczysława Golby. Chciałbym przekazać tutaj na ręce prezesa krawerton pamiątkowy. Może odczytam, bo to są życzenia od prezesa. Z okazji jubileuszu 75-lecia powstania klubu składam serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów sportowych wszystkim zawodnikom i działaczom. Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pan Mieczysław Golba. W imieniu zarządu Podokręgu Stalowa Wola składam serdeczne gratulacje z okazji 75-lecia powstania klubu. Gratulacje składam wszystkim zawodnikom, działaczom, sponsorom, sympatykom. Życząc wam dalszych sukcesów, no i tak jak tu prezes powiedział, awansu do klasy okręgowej. Pozwolicie, że przekażę ten okolicznościowy puchar na ręce prezesa. Brawo! Dziękujemy serce, kochamy się. Kochamy się i to prosimy. Chcieliśmy jeszcze dać nagrodę dla Króla Strzelców Podokręgu Stalowa Wola. 51 bramek w sezonie 2020-2021. Serdeczne gratulacje i słowa uznania składa Zarząd Podokręgu Stalowa Wola. Kamil Temporale. Jeszcze my jako zarząd i zawodnicy, koledzy z zespołu, chodź Kamil, chodź, nie skończyło się.
Takie złote buty dostają tylko gwiazdy. Messi, Lewandowski, Ronaldo. Ale i na woli dostaje Kamil Temporale. Taką pamiątkę od nas. Jeszcze chciałem podziękować prezesowi za całą kształt pracy, za prowadzenie społeczne klubu, za wyniki. Gratuluję prezes, żebyś awansował, tak jakśmy rozmawiali. Także życzę sukcesów, dużo nie życzę strzelenia dużo bramek, a ma kto strzelać i życzę awansu. Chciałem tak jeszcze pamiątkowe piłki przekazać tutaj wójtowi i naszemu przyjacielowi Jerzowi Krzywonosowi, który zawsze jest z nami, zawsze, kiedy jest taka potrzeba, jedzie z Rzeszowa, żeby nas tu wyróżnić, być razem z nami. Także proszę bardzo. Zapraszam wszystkich odznaczonych tutaj do pamiątkowego zdjęcia, którzy zostali odznaczeni. Zapraszam tu. Po sesji zdjęciowej odbył się ostatni mecz, a po meczu prezes LZS-u Wola Rzeczycka, Mariusz Drzewi, rozdał puchary drużynom biorącym udział w dzisiejszych zmaganiach sportowych. W tym turnieju mnie Józefa Kołodzieja zajęła drużyna odboju Wola Rzeczycka. Trzecie miejsce zajęła Dąbrowa Rzeczycka. Drugie miejsce zajęła Rzeczyca Okrągła. Pierwsze miejsce zajęła drużyna LZS Wola Rzeczycka. Poprosimy jeszcze panią kapitan drużyny kobiet. Ewelina. Najlepszym bramkarzem turnieju został Pac Krystian. Najlepszym strzelcem z dorobkiem 10 bramek Temporale Kamil. Najlepszą zawodniczką turnieju została Dorota Federczyk. To będzie za Dorotę. Dobra, wręczymy troszkę później. A jest pani kapitan. A odkryciem turnieju został Krzysztof Siona. Mamy jeszcze tutaj od klubu, od zarządu i zawodników podziękowania dla naszych sponsorów oraz pana wójta Jana Pyrkosza. Tym, którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju. W imieniu zarządu i zawodników dziękujemy bardzo. Brawo!
zabawy. Tak się bawi, wygrywa Borunia! Tak się bawi, wygrywa Borunia! Tak się bawi, wygrywa Borunia!